Dzień dobry Państwu. Otwieram 45. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Następnie przepraszam za 24-minutowe opóźnienie, ale pojawiły się sprawy pilne, a czynności techniczne wymagały ogarnięcia tego właśnie w 25 minut. Następnie bardzo serdecznie i gorąco witam starostę białskiego Mariusza Filipiuka. Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Witam Pana wicestarostę. Serdecznie witam członków zarządu powiatu białskiego, radnego Tadeusza Łazowskiego. Witam. Mateusza Majewskiego. Dzień dobry, witam. Witam. Radnego Radosława Sebastianiuka. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Serdecznie witam wiceprzewodniczących Rady. Radnego Tomasza Bylinę. Dzień dobry, pozdrawiam. I nie mam tu odhaczonego w tej chwili, ale wiem, że się łączy. Radny Daniel Dragan, serdecznie witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam koleżanki i kolegów radnych biorących udział w dzisiejszej sesji. Na dzisiejszą sesję zaproszenia również otrzymali goście. Z potwierdzonych serdecznie witam komendanta miejskiego policji w Białej Podlaskiej, inspektora Wojciecha Czaple. Bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witamy Pana komendanta. Nie widzę, nie słyszałem na razie, żeby się łączył z nami Pan Artur Tomczuk, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan Marek Zawada, dyrektor samodzielnego Zakładu Publicznego Opieki Zdrowotnej w Międzyrzeczu Podlaskim. Dzień dobry, jestem. Jest. Dobrze, serdecznie witam. Witam pracowników starostwa. Witam Panią Małgorzatę Malczuk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam Pana dyrektora Wydziału Komunikacji Dariusza Teleszka. Witam Państwa. Dzień dobry Panie Dyrektorze. Witam dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska Przemysława Bierdzińskiego. Dzień dobry, witam. Witam. Witam dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Panią Barbarę Kociobińską-Kozę. Dzień dobry, witam. Bardzo serdecznie witam i liczę na wsparcie i pomoc Panią Katarzynę Pajdosz, radcę prawnego. Witam. Witam media. Z tego co na pewno wiem, jest z nami Radio Viper. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu drugiego, chociaż jeszcze porządek nie był przyjęty, no ale tak za chwilę przyjmiemy. Chciałbym poinformować Państwa w punkcie drugim, że postanowieniem numer 7 wywołane przez 2022 z 27 stycznia 2022 roku komisarz wyborczy Białej Podlaskiej postanowił o wstąpieniu na wakujący mandat w okręgu wyborczym numer 3 właściwym dla wyboru Rady Powiatu Białej Podlaskiej pana Gerarda Skalskiego, kandydata z listy numer 10 Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość. I w tej chwili nastąpi uroczyste zaprzysiężenie kolegi Gerarda Skalskiego, żeby mógł brać czynny udział w naszej sesji. Poproszę tutaj kolegę do nas, do mnie, żeby na wizji to się wszystko odbyło. Proszę mówić normalnie, mikrofon jest włączony. Dziękuję. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesu państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję. Ślubowanie przyjąłem, kolego radny. Bardzo serdecznie witam. Gratuluję. Gratuluję. Tym bardziej, że znamy się prywatnie. Witam kolegę w naszej rodzinie samorządowej powiatu bialskiego. I powiem tak, jak to w rodzinie? Jest miło, przyjemnie, fajnie, znamy się od dawna, ale w każdej rodzinie czasami są małe nieznaski. Mam nadzieję, że kolega nie będzie świadkiem, ale jak znam życie, nic to niczemu nie szkodzi. Trzymamy się tutaj wspólnie razem, wspieramy się. Często dyskutujemy, mając znacząco odmienne zdanie, ale bardzo często w większości mamy zdanie bardzo podobne. Jeszcze raz witam w naszej samorządowej powiatowej rodzinie. Dziękuję serdecznie. I gratuluję. Dziękuję. I proszę się oddalić do swojego miejsca, tam gdzie kolega będzie brał udział.
Szanowni Państwo, mając już pełen skład rady, zaraz. Przejdziemy do stwierdzenia kworum. Daję chwilę czasu koledze Gerardowi, żeby po prostu zajął właściwe miejsce i za chwilę będzie już brał z nami udział w sesji Rady Powiatu. Czy kolega radny już zajął właściwe sobie miejsce i słyszy mnie? Tak, jak najbardziej. Dobrze. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do stwierdzenia kworum. Proszę bardzo, potwierdzamy kworum elektronicznie. Wiktoria. Brakuje jeszcze głosów. Wiem, że bierze udział radna Iwaniuk Elżbieta, Łazowski Tadeusz, Bogucki Emil, Tomasz Bylina i Marek Sulima. Dziękuję. Koleżanka Elżbieta już potwierdziła. Dobrze. Dobrze. Łazowski i Bogucki. No ja tu wciskam, ale jakoś nie mogę. Dobrze, Tadeuszu. To my tutaj ciebie jakby powiedzieć tutaj na miejscu. W Radzie. A, już chyba. Udało się. Jeszcze tylko radny Emil Bogucki. Nie wiemy, czy bierze udział, czy nie. Prosimy, żeby potwierdził chociaż głosowo. Nie wiem, czy jestem połączona, czy też nie. W każdym razie Taruk te słowa potwierdzam. Dobrze. Jest. Koleżanko Czesławo, jesteś tutaj. Dobrze, dziękuję bardzo. Dobrze, dzwonimy do radnego Boguckiego, ma zajęty telefon, jeszcze dosłownie jeszcze poczekamy parę sekund, jeżeli nie, no to po prostu dołączy do nas w trakcie sesji, będą przerwy, będzie miał czas dołączyć. Czy kolega radny nas słyszy? Nie mamy nawet głosowego kontaktu, więc zamykam pod stwierdzenie kworum. Proszę bardzo o zamknięcie. Szanowni Państwo, stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 22 radnych, także nasze obrady są prawomocne. Zamykam punkt trzeci, przechodzimy do punktu czwartego, przyjęcie porządku obrad. Czy są pytania do przedstawionego przeze mnie, zaproponowanego porządku obrad? Zgłasza się starosta Mariusz Filipiuk. Udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego starosta. Bardzo dziękuję. Na wstępie dzień dobry Państwu. Szanowny Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W imieniu Zarządu Powiatu bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad autopoprawek do projektów uchwał w sprawach. Pierwszy projekt dotyczy zmian w budżecie powiatu bialskiego. Drugi dotyczy zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bialskiego na lata 2021-2032. Ponadto bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad projektów uchwał w sprawach. Pierwszy projekt dotyczy określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Drugi projekt dotyczy udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego rejonu Samborskiego na Ukrainie. I tutaj jeszcze jedno zdanie. Jak Państwo wiecie, w środę weszła w życie ustawa, która daje możliwości udzielania pomocy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i dlatego dzisiaj prosimy Wysoką Radę o wprowadzenie tego do porządku obrad. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu staroście. Szanowni państwo, chciałbym i ja wprowadzić zmiany do porządku obrad, które państwu przedstawiłem. Chciałbym tylko powiedzieć, że dzisiejszy porządku obrad w punkcie 9 jest punkt rozpatrzenie wniosku o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej i przeprowadzenia głosowania nad tym wnioskiem. Wniosek o odwołanie kolegi wiceprzewodniczącego Rady wpłynął, podpisany przez sześciu radnych, wpłynął 9 marca. Informacje o sesji jak gdyby do gości i do pewnych osób poszły jak gdyby wcześniej i sesję planowałem w trybie zdalnym. Mając interpretację naszego Wydziału Prawnego, radców prawnych na czele z panią Katarzyną Pajdosz, mamy pewne wątpliwości, czy ta uchwała może być dzisiaj procedowana w trybie w programie e-sesja. Co prawda twórcy programu zapewniają tajność głosowania, natomiast zdarzały się przypadki, że tej tajności pełnej nie było i przed obawą zaskarżenia uchwały przyjętej, ewentualnie o odrzuceniu lub nie przez wojewodę. Więc w związku z tym chciałbym po prostu zaproponować, żeby zdjąć ten punkt z obrad. Natomiast następna sesja, wszystko na to wskazuje, że będzie na pewno w trybie stacjonarnym, więc ten punkt po prostu powróci. Chciałbym zapytać przede wszystkim wnioskodawców, co o tym sądzą. W imieniu klubu podpisał się wicestarosta Jan Skulimowski i chciałbym usłyszeć ewentualnie jedno zdanie, co o tym propozycji sądzi, zanim przejdziemy do głosowania. Czy pan wicestarosta mógłby po prostu się wypowiedzieć w imieniu klubu na tę argumentację, którą przedstawiłem pokrótce? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja jak gdyby podzielam te obawy, ale zastanawiam się nad jedną rzeczą. To po co było to umieszczać w porządku obrad? Można to, mogło to po prostu nie być. Ale jeśli jest tak, że jest to w porządku i ma to budzić wątpliwości prawne, jakiekolwiek rozstrzygnięcie, my jako klub zgadzamy się na to, aby ten punkt wykreślić i przełożyć go na następną sesję, która się odbędzie w trybie stacjonarnym. Chciałbym tylko poinformować, że moim obowiązkiem było wprowadzenie do porządku obrad. Nie miałem innego wyjścia. Wiedziałem, że później się ewentualnie po tych naradach prawnych się okazało, że będą kłopoty, mogą być kłopoty, nie będą, tylko mogą być kłopoty. Więc gdybym nie wprowadził, to byłoby na pewno uchybienie z mojej strony i to dopiero by było z kolizją z naszym statutem i tak dalej, i tak dalej. Więc nie mogłem nie wprowadzić, ale wątpliwości pojawiły się w trakcie dyskusji, debaty, czy na zarządzie, czy dalej tutaj w Wydziale Prawa. Także taka informacja. Dobrze, dziękuję. Szanowni radni, to teraz musimy przegłosować propozycję pana starosty i tą propozycję moje o zdjęciu z porządku obrad. Więc pierwsze przejdziemy do przegłosowania zmian w budżecie powiatu bieleckiego na 2022 rok i zastąpienie druku 336 autopoprawką zarządu na druk 340. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za taką zmianą? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na głos jeszcze pana Łukaszuka Mariusza. Dziękuję bardzo. Za zmianą porządku obrad w punkcie 9, zamiana druku 336 na druk 340, głosowało 22 radnych przy 0 głosów sprzeciwu i 0 wstrzymało. Stwierdzam, że zmiana będzie wprowadzona do porządku obrad. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do
przegłosowania zmiany uchwały w sprawie letniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041, druk 337. Zastępujemy autopoprawką zarządu na druk 341. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za zmianą porządku obrad poprzez zamianę druków 337 na 341? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za zmianą polegającą na zmianie druku głosowało 22 radnych, przy 0 głosów sprzeciwu, przy 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Głosowanie zatwierdziło zmianę w tym punkcie. I przejdziemy teraz do propozycji pana starosty wprowadzenia do obrad dzisiejszej sesji określenia uchwały, określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, druk numer 339. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem takiej uchwały do dzisiejszych obrad? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Za głosowało 22 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, przy 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została wprowadzona do porządku dzisiejszych obrad. I jeszcze jedna propozycja. Propozycja uchwały Rady Powiatu w Białej Podlaskiej w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego rejonu Samborskiego na Ukrainie. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem projektu uchwały do dzisiejszych obrad? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za wprowadzeniem do dzisiejszych obrad głosowało 21 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący się. Dziękuję. I jeszcze propozycja przewodniczącego rady, żeby wycofać z dzisiejszych obrad punkt 9, rozpatrzenie wniosku o odwołanie radnego Daniela Dragana z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej i przeprowadzenia głosowania nad tym wnioskiem łącznie z punktami A, B, C, D i E i odłożenia procedowania nad tej uchwały w następnej sesji w trybie stacjonarnym. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za zdjęciem tego punktu z dzisiejszych obrad? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za głosowało 22 radnych, przeciw 0, wstrzymuje się 0. Stwierdzam, że punkt 9 dzisiejszych obrad zostaje wykreślony wraz z podpunktami towarzyszącymi temu punktowi. Szanowni Państwo, w związku z tym, że przegłosowaliśmy parę rzeczy, chciałbym tylko usystematyzować. Autopoprawka zarządu druk numer 336 na druk 340 proponuję, żeby został w punkcie 8G. Autopoprawka zarządu druk numer 337 zastąpiony autopoprawką na druk 341 został w punkcie 8H. Punkt I bez zmian. Uchwały wprowadzone do dzisiejszego porządku określające zadania z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku, druk numer 339, był w punkcie J oraz w punkcie K propozycja projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego rejonu Samborskiego na Ukrainie. Punkt 9 wykreślamy. Polegający na odwołaniu wiceprzewodniczącego. I punktem 9 będzie rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Punkt 11, zastępujemy punktem 10, złożenie przez starostę bielskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. Punkt 12, zastępujemy punktem 11, przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji za 2021 rok. Punkt 13, zastępujemy punktem 12,
sprawozdanie starosty z pracy Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Punkt 14 zastępujemy punktem 13 sprawy bieżące, wnioski, oświadczenia. I ostatni punkt, punkt 14, zamknięcie obrad Rady Powiatu Białej Podlaskiej. Przejdziemy do przegłosowania porządku obrad z licznymi zmianami. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad z zmianami i z propozycją porządku przeze mnie przedstawionego? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Brakuje głosu jeszcze radnej Iwaniuk Elżbiety. Do pani radnej dzwonimy. Czy nas słyszy Elżbieta? Już jest, dobrze. Dziękuję bardzo. Za porządkiem obrad z licznymi zmianami, które przedstawiłem, które w jakiś sposób usystematyzowałem, ułożyłem, a Państwo to podjęli. Głosowało 22 radnych przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 4, otwieram punkt 5. Przyjęcie protokołów 42, 43 i 44 sesji Rady Powiatu. Czy są pytania do protokołów? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam, że protokoły zostały przyjęte. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Komendanta Miejskiego Policji oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu za 2021 rok. Chciałbym tylko poinformować w tym punkcie Wysoką Radę, iż sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. Informuję w związku z tym Wysoką Radę, sprawozdanie zostało rozpatrzone przez, że jeszcze raz przepraszam, w związku z brakiem pytań stwierdzam, że sprawozdanie zostało rozpatrzone, za co bardzo serdecznie dziękuję koleżankom, kolegom radnym oraz panu komendantowi. Gratuluję, że sprawozdanie zostało przyjęte bez uwag. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Zamykam punkt 6, otwieram punkt 7. Rozpatrzenie informacji Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2021 rok. Informuję Wysoką Radę, iż informacja została rozpatrzona przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są pytania do informacji Komendanta Miejskiego PSP? Nie widzę, w związku z brakiem pytań stwierdzam, że informacja została rozpatrzona. Gratuluję. Dziękuję panu przewodniczący. Gratuluję panu komendantowi. Znaczy ja przepraszam panie przewodniczący, bo ja zgłaszałem tam, ale coś nie pokazuję pewnie panu, tak? Proszę bardzo, nie widać, proszę bardzo, udzielam głosu radnemu. Ja tylko do pana komendanta z takim pytaniem, czy w najbliższym czasie z jednostek zawodowych, jeżeli chodzi o mój teren z Międzyrzeca Podlaskiej, czy nie będzie przeszkody i gdzie to zgłaszać, jeżeli bym chciał, bo będziemy mieli takie spotkanie wioskowe i o sprawie bezpieczeństwa, czy można by było takie jakby pokazowe szkolenie pierwszej pomocy i żeby strażacy na przykład, czy to jest dzień jakiś, niedziela, czy mogłaby być, jak to panie komendancie można by było rozwiązać? Jak najbardziej, panie radny, Straż Pożarna wszelkiego rodzaju aktywności promujące bezpieczne zachowanie wśród mieszkańców, wśród lokalnych społeczności, jesteśmy otwarci. Jak najbardziej sobota, niedziela, weekend odpowiadałby strażakom. Proszę sprecyzować termin i temat takiego spotkania
i my chętnie w takim spotkaniu weźmiemy udział. To znaczy deleguję funkcjonariusza lub funkcjonariuszy z jednostki ratowniczo-gaśniczej z Międzyrzeca Podlaskiego. Super, bo to chodzi o to właśnie, że my jako jednostka OSP takim pismem do Państwa byśmy się zwrócili i bo powołaliśmy sztab taki jakby wojenny, można to tak nazwać, przygotowywać się na to, co się dzieje, jako wioska chcemy i po prostu takie pytanie stąd. To bardzo dziękuję, bardzo się cieszę, panie komendancie, bo to dość istotna w naszej sprawie, dość istotna sprawa będzie o ta. Dziękuję spotkanie bardzo. Dziękuję panu zastępcy komendanta, panu Markowi Chwarczukowi. Miło mi słyszeć pana głos. W początkowej fazie myślałem, że to jest komendant Tomczuk, no ale teraz widzę, słyszę, że zastępca komendant Marek Chwarczuk. Witamy i gratulujemy sprawozdania i działalności. Liczymy na dalszą współpracę. Jesteśmy otwarci. Dziękuję. W związku z tym już wyczerpanie wszystkich możliwości, wszystkich możliwych pytań. Zamykamy punkt 7, otwieramy punkt 8. Rozpatrzenie projektu, podjęcie uchwał w sprawach. 8a. Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na 2022 rok. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 329? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na głos radnego Marka Sulimy. Czy radny Marek Sulima nas słyszy? Ja słyszę, tylko coś nie mogę, bo ale jak mam utrudnione. Jak głosy sobie oddać, to my tutaj na wizji, na fonii. Bardzo bym prosił, panie przewodniczący, że momentami bym wolał powiedzieć słowem, bo nie kryję, że mam trudną sytuację dzisiaj, bo zlecono mi tutaj pracę i nie chcę narażać tutaj pewnych rzeczy i was tak samo, żeby jak coś, to będę, jeżeli nie będę mógł połączać się, to będę mówił słownie. Jestem za. Dobrze, dziękujemy. Za podjęcie uchwały głosowało 22 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8b, uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2022 rok, druk numer 330. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 330? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Radny Marek Sulima. Jestem za, panie przewodniczący. Dziękuję, wprowadzamy. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8c. Powierzenia gminie Łomazy zadania zarządzania drogą powiatową nr 1110L Wola Dubowska Michałówka położoną na terenie gminy Łomazy, druk nr 331. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 331? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jestem za, panie przewodniczący, Marek Sulima. Dobrze, słyszymy, bo ciągle się kolega nie wyświetla. No właśnie, to nie mogę coś, nie wiem, jeszcze raz. Nic, dobrze, ale to słyszymy. Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przy 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosów przeciwnych. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przechodzimy do punktu 8d. Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w mieście Międzyrzec Podlaski. Druk numer 332. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Halo, tak. Tak, jest pytanie, a proszę się zgłosić przez system. Alek Maksymiuk. Dobrze, ale trzeba wrzucić dyskusja punkt. No to pewnie mi się nie zatrybiło, panie przewodniczący. No to dobrze, proszę, udzielam głosu koledze radnemu. Rozumiem, że chodzi o część przy szkole. Tak, to jest ta uchwała. Chciałbym uzyskać informację, której nie uzyskałem na komisji, dotyczącej wyceny. Halo, czy jestem słyszalny? Jestem słyszalny, kolego radny. Także głosu... Prosiłem na komisji o kwotę wyceny i już nie wiem, szacunkową jakąś, nie otrzymałem informacji. Dobrze, do odpowiedzi widzę, zgłasza się starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo, panie starosto, jeżeli w tej sprawie, proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Tak, chcę odpowiedzieć panu radnemu Maksymiukowi, że nie mógł uzyskać na komisji odpowiedzi co do wyceny, bo wycena będzie sporządzona dopiero wtedy, jak Rada wyrazi zgodę na zbycie nieruchomości. Po podjęciu stosownej uchwały biegły rzeczoznawca majątkowy dokona stosownej wyceny i na tej podstawie będzie można dokonać aktu notarialnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Panie przewodniczący, ja proszę, nie wiem, bardzo. Może ja się mylę, może się nie mylę, ale jeżeli będzie pan sprzedawał samochód, to najpierw pan mówi, że tak, sprzedany, a później pan chce informację, ile ktoś panu da, czy jest odwrotnie? Coś mi tu nie pasuje po prostu. Mogę odpowiedzieć, panie przewodniczący? Panie przewodniczący, czy słyszy mnie pan? Tak, słyszę. Jeżeli pan pozwoli, to odpowiem jeszcze panu radnemu Maksymiukowi. Panie radny Maksymiuk, tak stanowią przepisy prawa. Czy to się panu podoba, czy nie? My działamy na podstawie prawa i w granicach prawa. Wycenę, czyli żeby sporządzić wycenę, musimy wydać środki publiczne. Co by się stało, gdyby taka wycena została zrobiona w sytuacji, kiedy nie będzie na przykład zgody Wysokiej Rady na to, aby zbyć część nieruchomości? Więc procedury są zupełnie inne. W momencie, kiedy będzie zgoda Rady na to, aby sprzedać część nieruchomości, wówczas biegły rzeczoznawca majątkowy dokona stosownego operatu szacunkowego. A jak powiedziałem, no biegły ma stosowne uprawnienia do tego i to jest dla nas jakby podstawą do tego, żebyśmy mogli procedować dalej te czynności. Dziękuję. Dziękuję panu staroście. Panie przewodniczący, ja tylko chcę dalej podtrzymać swoje stanowisko. Jeśli starosta twierdzi, że ono jest niezgodne z prawem, być może tak jest. Ale ja się trzymam zdrowego rozsądku i uważam, że powinniśmy znać kwotę, za jaką pozbywamy się majątku. I to jest wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. No, panie przewodniczący, dwa słowa. Ja uważam, że jasno i precyzyjnie w tej sprawie się wyraziłem. Jeżeli dla pana radnego jest to niezrozumiałe, no to... To myślę, że trzeba by jakieś szkolenie dodatkowe jeszcze przeprowadzić w tych kwestiach. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie starosto, ja bym prosił bez takich wycieczek, bo ze szkoleń ciężko się wraca, więc proszę na drugi raz nie adresować do mnie takich dygresji.
Dziękuję, a ja muszę powiedzieć coś innego, kolego Arku, że bardzo dobrą w tych szkoleniach przyszedł czas na kolejne szkolenie. Umawialiśmy się, że w pierwszym kwartale tego roku będzie kolejne szkolenie, więc pewnie taki temat wycena i sprzedaż nieruchomości by nam się wszystkich przydał. Ja jestem osobiście po studiach podyplomowych z zarządzania nieruchomościami, więc dobry temat i myślę, że panie starosto, to jest taki wniosek, który zgłoszę na końcu. Dziękuję bardzo. A swoje zdanie kolega radny będzie mógł wyrazić w głosowaniu, do którego już przechodzimy. Panie przewodniczący, pięć fakultetów i jeszcze mało, jak to ludzie chytre całe życie. A człowiek się uczy do końca życia i taki umiera, że wszystko nie wie. Ale chyba do głosu się zgłasza radny Tomasz Bylina. Tak w tej sprawie, kolego radny? Tak, panie przewodniczący, mam takie pytanie, a zarazem nadzieję, że przetarg na sprzedaż tego działka, tej działki będzie na zasadzie przetargu otwartego, tak? No pewnie tak, panie starosto. Słyszymy się, panie przewodniczący? Ja słyszę. Tak, dobrze. Proszę państwa, procedura została wszczęta na podstawie wniosku osoby zainteresowanej. Chodzi o sąsiada, który swoją nieruchomość ma położoną tuż obok tej działki, którą chce kupić od nas. Sprzedaż odbędzie się na podstawie operatu szacunkowego, tak jak państwu mówiłem, który będzie sporządzony przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego. I takie procedury, jak państwo pamiętacie, dwa lata temu, dwa albo trzy, w tej chwili już dokładnie nie pamiętam, kiedy to było, myśmy już część tej nieruchomości po prostu odsprzedali osobie zainteresowanej. W związku z tym, że tam państwo mieliście załącznik graficzny w materiałach tej działki, po prostu no, teraz osoba zainteresowana chce jakby w linii prostej dokupić sobie tą pozostałą część tej nieruchomości. I tutaj zgodnie z przepisami prawa możemy to zbyć na podstawie operatu szacunkowego. Nie ma tutaj obowiązku ogłaszania żadnego przetargu na sprzedaż tej części nieruchomości. Dziękuję. Dziękuję państwu. Ja mam tylko jeszcze propozycję. Z nami pani dyrektor Małgorzata Ostrowska, która miała kłopoty z dźwiękiem, ale jeżeli jest na przykład pytanie do niej, to jest do dyspozycji w tej chwili i można to pytanie zadać i będzie słyszała, bo przez chwilę przyszła do nas i mówi, że właśnie ją nie słychać i ona nie słyszy. Także jeżeli jest pytanie do pani dyrektor, proszę bardzo. Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Ad vocem radny Tomasz Bylina? Tak, proszę bardzo. Panie przewodniczący, dziękuję. Ja rozumiem, że ta osoba, która złożyła wniosek, nie ma prawa pierwokupu. Po prostu to jest tylko wniosek, więc no, mnie się wydaje, że powinno być mimo wszystko z racji, że podejrzewam, że kwota będzie wyceny tej działki znacząca, bo to jednak jest prawie, że centrum Międzyrzecza Podlaskiego, więc powinna być znacząca, no to moim zdaniem skromnym powinno być to ułożone na zasadzie przetargu nieograniczonego. Dziękuję bardzo. Już w tej sprawie nie zabieram głosu. Dziękuję. Zgłasza się jeszcze starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. No, proszę państwa, no tutaj ustawa mówi jasno w tych kwestiach. Jeżeli macie państwo jakieś wątpliwości, jeżeli jest z nami pani dyrektor Ostrowska, to bardzo proszę pani dyrektor, żeby pani tutaj przedstawiła państwu radnym konkretne przepisy, które regulują te kwestie. Tak jest z nami pani dyrektor. Dzień dobry. I chętnie odpowiem na pytanie. Mam w tej chwili jakieś sprzężenia. Także jeżeli... Proszę bardzo, pani dyrektor. Za chwilę poczekajcie państwo, bo jest mały kłopot techniczny.
Dzień dobry. Ustawa o gospodarce nieruchomościami zawiera w sobie takie przepisy, że bez zgody Rady Powiatu my nie możemy w chwili obecnej wycenić tej nieruchomości. Bazując na sprzedaży z poprzednich lat, czyli w 2020 roku była sprzedana w trybie bezprzetargowym podobna nieruchomość, tam cena za metr działki wynosiła około 98 zł bez VAT-u. W chwili obecnej, no tak szacunkowo i z rozeznania rynku wynika, że ta cena wzrosła około 20%, więc prawdopodobnie, to tylko takie prawdopodobne, jest kwota szacunkowa, że około 120 zł będzie za ten metr. Tutaj taka moja informacja w tej kwestii. Dziękuję. Czy ta informacja już wystarczy? Arkadiusz Maksymiuk, proszę bardzo, zgłasza się. Udzielam głosu koledze radnemu. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja myślę, że w tej chwili przynajmniej padają może nie do końca jakieś konkrety, ale jakieś szacunkowe już informacje. I o to właśnie proszę. I dlatego też dziękuję pani serdecznie za tą informację, bo to przynajmniej daje jakiś ogląd, a nie jakąś tam wprowadza pyskówkę. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze radnemu, dziękuję pani dyrektor. Więcej głosów w dyskusji nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 332? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na oddanie głosu członka zarządu Mateusza Majewskiego. Czy radny Majewski Mateusz, dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 17 radnych, 3 głosy przeciwne, 2 osoby, 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przechodzimy do punktu 8e. Zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego. Druk numer 334. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywne opinie Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 334? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8f. Zmiany uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowej i Spraw Radnych, ustalenia przedmiotu jej działania i składu osobowego. Druk numer 335. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Samorządowej i Spraw Radnych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 335? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8g. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok. Druk numer 340. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Jest pytanie. Zgłasza się Wojciech Mitura. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja mam takie pytanko, jeżeli chodzi o te zmiany. W opisie w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa jest taki punkt. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z zadania pod nazwą wykonanie projektu przebudowy budynku Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przy ulicy Brzeska 31 na zadanie pod nazwą wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynku biurowego. I moje pytanie, czy to oznacza, że rezygnujemy z
remontu tego budynku, któryśmy zakupili i będziemy budowali zupełnie nowy budynek? A jeżeli tak, no to skąd na to pieniążki i skąd taka zmiana? Dziękuję bardzo. Dziękuję pole zaradnemu. Czy ktoś z Państwa chciałby udzielić teraz informacji, czy w formie pisemnej? Jeżeli można, panie przewodniczący. Bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję. Przepraszam, że nie kliknąłem na głos. Oczywiście udzielimy szczegółowej informacji panu radnemu na piśmie, bo to jest no, taka sprawa bardzo dynamiczna, która, nad którą cały czas pracujemy. Ale mówię, szczegóły pan radny otrzyma od nas na piśmie w przyszłym tygodniu. Dziękuję panu staroście. Dziękuję. Czy pan radny słyszał? Tak, oczywiście. Dziękuję. Dziękuję. Więcej pytań nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 340? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Czekamy na głos radnej Elżbiety Iwaniuk. Czy koleżanka radna nas słyszy? Dzwonimy. Czy koleżanka radna Elżbieta Iwaniuk słyszy mnie? Do tej pory brała czynny udział, więc nie wiemy, czy się... Tak? Tak, słucham, koleżanko radna. Dobrze, słyszeliśmy tutaj wszyscy kolegialnie. Koleżanka radna ma problem z internetem, jakieś przerwy, ale słyszeliście państwo głos za. Dziękuję. Stwierdzam, że za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 340 głosowało 22 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8H, zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041. Autopoprawka zarządu, druk numer 341. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Kultury, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 341? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Rzeczywiście kłopoty z radną Tadeusz Łozowski, czekamy na głos, i radna Elżbieta Iwaniuk, która właśnie nawet aż się przerwała transmisja przez telefon. Tak, słucham, jest połączenie. Jaki głos jest pani radnej? Dziękuję, słyszeliśmy to kolegialnie. Dziękuję. Kończę głosowanie w tym punkcie. Za głos, tak. Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8 i zmiany uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu bielskiego, druk numer 338. Informuję Wysoką Radę, iż projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 338? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głos pani radnej Elżbiety Iwaniuk. Jestem za. Dziękuję, dziękuję. Słyszeliśmy kolegialnie. Kończymy głosowanie. Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przy 0 głosów wstrzymujących się i 0 głosów przeciwnych. Przechodzimy do punktu 8J.
określenia zadań z zakresu zatrudniania oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku. Druk numer 339. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały zyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Spraw Społecznych. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 339? Proszę przycisnąć przycisk za. Dziękuję. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Dobrze, słyszeliśmy, koleżanko radna. Jeszcze członek zarządu Mateusz Majewski. Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały głosowało 22 radnych, przy 0 głosów przeciwnych, 0 głosów wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 8k. Uchwalenia projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego rejonu samborskiego na Ukrainie. Szanowni Państwo, w związku z tym, że uchwała jest prowadzona dzisiaj, nie ma opinii zarządu ani Komisji Budżetu i Finansów, ani również Komisji Właściwej Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Chciałbym teraz zarządzić przerwę, aby te ciała statutowe zebrały się w sposób zdalny i podjęły stosowne decyzje w sprawie procedowania. Myślę, że na tą chwilę i zarząd, oczywiście zarząd powiedziałem, ile nam to trzeba będzie, z 15 minut, pół godziny. Szanowni Państwo, tutaj wysłuchując głosów doradczych, wiadomo, że uchwała się pojawia nagle, dyskusja może będzie potrzebna. Jest 11:15, spróbujemy rozpocząć sesję 11:45, więc pół godzina przerwa. Także dziękuję, robimy przerwę w obradach sesji, aby te ciała, które wymieniłem, więc Zarząd Powiatu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku oraz Komisja Budżetu zebrały się i zaopiniowały projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przerwa 30-minutowa zakończona. Z tego co wiem, wszystkie gremia się zebrały zdalnie i podjęły decyzje, o których za chwilę Państwa poinformuję, więc wznawiamy obrady sesji z godziny 11:47. Jesteśmy w punkcie 8k, a więc będziemy procedować projekt uchwały zgodnie z drukiem nadanym 342 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla partnerskiego rejonu samborskiego na Ukrainie, a powinno być może w Ukrainie. Proponowałbym użyć właściwego zwrotu w Ukrainie, bo to się nie używa słów chyba na Ukrainie. Nikt nie mówi na Polsce, na Stanach Zjednoczonych, tylko w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Więc szanowni Państwo, jeszcze dosłownie minutka przerwy, musimy to dograć, bo nie może być tak nie po polsku, wszędzie uczą wszystkich, że ma być w Ukrainie. Ale nie mówi się też w Alasce, tylko na Alasce. Na przykład. No na przykład. I śpiewamy na zielonej Ukrainie. Przepraszam, zgłosiłem ad vocem w tej sprawie. Forma na Ukrainie jest absolutnie dopuszczalna. Tak, tak, słyszę tutaj podpowiedzi prawnicze, musiałby się zarząd zebrać, żeby zmienić tą jedną literkę. No dobra. Szanowni Państwo, na sesji otrzymaliście propozycję uchwały Rady Powiatu wraz z uzasadnieniem. Czy wszyscy Państwo się zapoznali? Chciałbym tylko poinformować, że Komisja Bezpieczeństwa oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego wraz z Komisją Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały, jak również Zarząd Powiatu zaopiniował pozytywnie projekt uchwały. Czy są pytania do projektu uchwały w związku z tym? Tak, ja mam jedno pytanie, Alek Maksymiuk. Proszę bardzo. Jak najbardziej popieram wszelkie formy pomocy, tam jest nieszczęście. Ale pewne wątpliwości we mnie
budzi fakt przekazania przez Polskę tej pomocy od Niemców. Tak jakby Niemcy nie mieli swojej dyplomacji, nie mogli sami. Nie wiem, czy w czym jest problem, bo być może nie są zaprzyjaźnionym rejonem w stosunku do siebie, ale myślę, że to takie troszeczkę chowanie się za naszymi plecami. To taka moja refleksja. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Głos prosi starosta Marysiu. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, za udzielenie głosu. Czy kolega Maksymiuk miał na myśli tę pomoc, którą skierowali do nas partnerzy z naszego powiatu Oberhavel? Każda forma pomocy, która idzie do Ukrainy, powinna iść bezpośrednio do Ukrainy. Nie wiem, czemu my tu jesteśmy jakimś pośrednikiem w tym wszystkim. Oczywiście ja nie widzę w tym nic jakiegoś strasznie tam złego, ale to takie mówię, chowanie się za plecami troszeczkę naszymi przez Niemców. Ale jeszcze raz ponawiam pytanie, czy kolega radny Maksymiuk miał na myśli tę pomoc, bo ja się nie odnoszę do spraw międzynarodowych, bo to nie jest nasza rola. Jeżeli kolega Maksymiuk dopytuje o kwestię pomocy, którą tydzień temu dostarczyli do nas partnerzy z powiatu Oberhavel, to odpowiada. Po mojej rozmowie telefonicznej z wicestarostą Hamelo, Niemcy bardzo szybko zareagowali i zorganizowali stosowną pomoc. Uzgodniliśmy to z nimi, że ta pomoc dojedzie na teren naszego powiatu i my dalej zobowiązaliśmy się, żeby przerzucić to na stronę ukraińską i tak się stało, więc nie widzę tu absolutnie nic złego. Chodziło tylko i wyłącznie o sprawy techniczne. Proszę sobie wyobrazić, że oni jechali aż zza Berlina, więc gdyby to oni mieli to zadanie realizować, no to zajęłoby im to pewnie 3 dni i chodziło tylko i wyłącznie o kwestie logistyczne. Tutaj absolutnie nie wzbraniali się od przekazywania opinii publicznej informacji, że udzielają tej pomocy. Przecież i na Facebooku, i w środkach masowego przekazu pełna informacja na ten temat była, więc nie bardzo rozumiem pytanie kolegi Maksymiuka. Co mu nie odpowiada, jeżeli chodzi o nasze relacje z powiatem Oberhavel, a do kwestii jakby ogólnokrajowych czy międzynarodowych, to się wypowiadał nie będę, bo ja nie jestem ministrem spraw zagranicznych. Jak kolega ma wątpliwości, to ewentualnie do MSZ-u trzeba skierować zapytanie w tej sprawie, jeżeli chodzi o globalną politykę między powiedzmy Niemcami, Polską czy Ukrainą. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Zgłasza się radny Marian Tomkowicz. Proszę bardzo, udzielam głosu koledze radnemu Tomkowiczowi. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym w tej sprawie powiedział tak. Każda pomoc jest potrzebna i nie krytykujmy, nie dyskutujmy na temat, kto jak pomógł. Starajmy się sami pomóc po prostu. I ja znam troszeczkę środowisko w Białej Podlaskiej. Moja rodzina przyjmuje 3 osoby. I zachęcam bardzo właśnie radnych, żebyśmy dawali przykład i przyjmować te osoby, bo dramatycznie jest potrzeba przyjąć, są rodziny, które nie mają jeszcze domu w Białej Podlaskiej. Zachęcam i żeby się zainteresować, a nie krytykować czyjąś pomoc. Dziękuję. Dziękuję. W trybie ad vocem Arkadiusz Maksymiuk, proszę bardzo, udzielam głosu. Tak, dziękuję panie przewodniczący. Ja widzę, że tutaj huśtawka emocjonalna się włącza. Szanowni Państwo, ja po prostu zgłosiłem taką uwagę, że skoro byli tak blisko już przy, że tak powiem, granicy, to mogli to zrobić sami. No ale skoro nasze władze samorządowe dogadały się inaczej, chwała im za to. Ja tylko jeszcze tutaj odniosę się również do kolegi Mariana. Kolego Marianie, nie wiem czy wiesz, ale coś nam ucieka w tej chwili w naszej pomocy i samorządowej, i rządowej, jeśli chodzi o Polaków, bo dzisiaj większymi przywilejami otaczamy Ukraińców i bardzo dobrze, że im pomagamy, chwała za to, tylko przybrało to taką skalę, że jest to po prostu eksodus. Nie zauważacie, że inne państwa ościenne pomagają również,
ale to wszystko ma jakieś ramy i zasady. U nas natomiast to się odbywa po prostu na hurra. Jest optymizm pomocy, bardzo dobrze. Pokazuje to to, że my pomimo różnych historycznych zadr potrafimy być Polakami, katolikami, ludźmi, którzy pomagają sąsiadom, ale to wszystko powinno mieć uporządkowany charakter, bo za chwilę pojawią się problemy między Polakami a tymi Ukraińcami, którzy są na terenie Polski, dlatego że już pojawiają się dyskusje co do zakresu, że tak powiem, przywilejów. My niestety jako Polacy zostajemy z obowiązkami i podatkowymi, i obowiązkami innego typu. My musimy się na to wszystko złożyć, bo jeżeli Państwo pamiętacie, był taki eksodus w Turcji. Kolego radny, halo, ale to już troszkę nie na temat, no uchwała dotyczy całkiem czegoś innego i to chyba nie ma co rozstrząsać. Dobrze, wrócę w sprawach różnych. I tam będziemy mogli rozmawiać. Tam wrócę jest. W sprawach różnych, dziękuję bardzo. No właśnie, dziękuję bardzo. Jeszcze starosta w tym punkcie. Bardzo dziękuję. Ja tak bardzo krótko, panie przewodniczący, ja chciałem serdecznie podziękować koledze Marianowi Tomkowiczowi za ten głos rozsądku, bo to, co powiedział, to są święte słowa, że każda jedna forma pomocy jest naprawdę dobrą formą. Dzisiaj ci ludzie naprawdę tam potrzebują ogromnego wsparcia. Naprawdę, proszę państwa, te słowa, które my od nich słyszeliśmy, jak byliśmy drugim razem, łzy się po prostu w oczach kręcą. Ja chcę też przy tej okazji przeprosić za głos naszego radnego klubowego, Arkadiusza Maksymiuka. Jest to dla mnie niezrozumiałe, jak słyszę, co po prostu kolega na ten temat mówi. Powiem tak, zachęcam do włączenia się w różne akcje i przedsięwzięcia, które organizujemy, a nie krytykowanie czegoś, co zrobiliśmy. Jeżeli chodzi o takie doprecyzowanie, proszę państwa, kolega Arkadiusz chyba nawet nie doczytał w środkach masowego przekazu, gdzie ta pomoc trafiła. Z Białej Podlaskiej do Sambora mniej więcej jedziemy około 8 godzin i chodziło o to, żeby po prostu ulżyć tym naszym kolegom, którzy musieli przyjechać aż za Berlina tutaj i musieli wyjechać jeszcze na przejście graniczne do Krościenka. Chodziło po prostu o czas. Chcieliśmy też w jakiś sposób włączyć się do tego, podziękować im za szybką reakcję, za zaangażowanie. Przykro jest po prostu, jak się słucha słów krytyki osób, które same z mojej wiedzy i z moich obserwacji nie włączyły się w żadną akcję, którą my tutaj wspólnie koordynowaliśmy ze starostwa powiatowego. Także naprawdę, kolego Arku, jeżeli mogę ci doradzić, to zastanów się, zanim coś powiesz, bo bardzo wiele osób po prostu krzywdzisz, którzy poświęcały bardzo dużo czasu na to, żeby koordynować pewne działania i tą pomoc dostarczać tam, gdzie dzisiaj ona jest bardzo potrzebna. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Mimo wyjaśnień pana starosty w trybie ad vocem zgłosił chęć do dyskusji Arkadiusz Maksymiuk, kolego radny. Już tyle razy, ostatni raz mówię, więcej głosów nie udzielę. Proszę wypowiedzieć to, co trzeba i dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Panie starosto, ja mam język i sam, jak będzie konieczność, jak będzie potrzeba, to przeproszę. Natomiast nie widzę potrzeby, żeby pan przekręcał tu moje słowa, moje intencje. Proszę za mnie tutaj nie przepraszać. Ja sam mam swój język i Polakiem jestem, a Polacy nie gęsi swój język mają. Także to tyle. Natomiast widzę, że kompletnie nie zrozumiał pan mojej, że tak powiem, intencji. Myślę, że w sprawach różnych wrócimy do tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W związku z brakiem pytań przechodzimy do głosowania w punkcie 8K. Przypominam, jesteśmy. Kto z państwa radnych jest na podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 342, proszę przycisnąć przycisk za.
Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały 22 głosy, przeciwnych 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 8, otwieram punkt 9. Rozpatrzenie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Proszę bardzo. Chciałbym poinformować Wysoką Radę, iż sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Komisję Budżetu i Finansów oraz Komisję Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę. W związku z brakiem pytań stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Zamykam punkt 9, otwieram punkt 10. Złożenie przez starostę białskiego sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2021 rok. Informuję Wysoką Radę, że sprawozdanie zostało rozpatrzone przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Czy są pytania do sprawozdania? Nie widzę, stwierdzam. W związku z brakiem pytań stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Zamykam punkt 9, otwieram punkt 11. I zamykam. Zaraz. Zamykam punkt 10, otwieram punkt 11, tak? Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji za 2021 rok. Szanowni Państwo, przed sesją Rady Powiatu, żeby nie przedłużać, przeprowadziliśmy konsultacje tutaj z przewodniczącymi i chciałbym poinformować Wysoką Radę, że sprawozdania zostały przyjęte przez wszystkie komisje stałe Rady Powiatu. Państwo radni otrzymali sprawozdania wraz z materiałami na sesję. Czy są pytania do sprawozdań? Nie widzę, w związku z tym stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte. Zamykam punkt 11, otwieram punkt 12. Sprawozdanie starosty z pracy zarządu powiatu w okresie pomiędzy sesjami. Proszę bardzo, udzielam głosu. Do głosu zgłasza się radny Daniel Dragan, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, chciałbym zadać pytanie, jeżeli chodzi o właśnie o pracę zarządu, ponieważ jak przeglądaliśmy materiały, które były nam przesłane na poszczególnych posiedzeniach, były dosyć długie dyskusje, jeżeli chodzi o kwestie wynajęcia przez nas dla Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pomieszczeń w budynku przy ulicy Brzeskiej. Zgłaszana była informacja, że została wystawiona faktura na 380 tysięcy złotych i są problemy z jej wyegzekwowaniem z urzędu, od Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ trwają, że tak powiem, spory, jeżeli chodzi, jak ma wyglądać korzystanie z tego w przyszłości. Bardzo dobrze, że zarząd podjął pewne działania, które mają zabezpieczyć interes powiatu, które będą przeciwdziałać tej uprzywilejowanej pozycji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ponieważ trzeba sobie, tak jak to było powiedziane na tych posiedzeniach, my kiedy ten budynek należał do Urzędu Wojewódzkiego, do administracji rządowej, my nigdy nie sprawialiśmy problemów z płatnościami, jeżeli chodzi o wynajem. Chciałbym się dowiedzieć, skąd wzięły się te problemy teraz, kiedy Urząd Wojewódzki musi płacić nam za korzystanie z tego budynku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby udzielić głosu? Tak, o głos prosi starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo, Panie Starosto, udzielam głosu. Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Odpowiadając na pytanie kolegi Daniela, proszę Państwa, no, sprawa jest bardzo delikatna. Próbujemy pewne zaszłości wyprostować. Jeżeli kolega nie będzie miał nic przeciwko, to ja bym chciał się z kolegą spotkać i udzielić tutaj
jakby pełnej informacji koledze, bo proszę Państwa, nie o to chodzi, żebyśmy gdzieś tam medialnie się przepychali i udowadniali swoje racje. Chodzi o to, żeby utrzymywać dobre relacje z administracją rządową, żeby ta jednostka nadal funkcjonowała tutaj na terenie Białej Podlaskiej. I myślę, że takie publiczne rozwlekanie tego tematu nie będzie służyło nikomu. Także kolego Danielu, jestem tutaj do pełnej Twojej dyspozycji. Jak będziesz tylko w najbliższym czasie w Białej Podlaskiej, zapraszam serdecznie. Udzielę pełnych informacji, żebyś tutaj miał pełną wiedzę na ten temat, żeby po prostu, żeby publicznie na ten temat nie dyskutować, bo to nikomu nie będzie służyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Co na to radny Daniel Dragan? Oczywiście nie ma problemu. Tutaj. Panie radny, w trybie ad vocem udzielam głosu radnemu Danielowi Draganowi. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie Wysoka Rado, bardzo dziękuję za informację. Ja tutaj nie szukam, że tak powiem dziury w całym, po prostu to było, że tak powiem, dosyć długo dyskutowane. Wierzę w dobre i szczere intencje zarządu w tej sprawie, że będzie chciał zabezpieczyć przede wszystkim interes powiatu, bo nie ukrywam, że to jest dla mnie najważniejsze i skoro pan starosta powiedział, że o to będzie dbał i to podkreślał, jest to dla mnie w zupełności wystarczające na ten moment, a jeżeli będzie okazja, to na pewno o tym porozmawiamy. Dziękuję bardzo. Nie słyszymy pana przewodniczącego. A, dziękuję. Jak problemy techniczne. Czy są jeszcze jakieś pytania w tym punkcie sprawozdania starosty? Nie widzę. Zamykam punkt 12, otwieram punkt 13. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia radnych. Proszę bardzo, do głosu zgłasza się radny Marian Tomkowicz, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Korzystając z okazji, że jest komisarz Policji Białej Podlaskiej, chciałbym zwrócić jeszcze raz apelem o to, żeby przypilnować, żeby tiry nie jechały tranzytem przez Leśną Podlaskę i Kornicę tam w kierunku Łosic. Mamy w tej chwili nową drogę, która jest rozjeżdżana przez tiry. Mieszkańcy to widzą. Policja bardzo pilnuje odcinka Trzeciborze, bardzo często jest sprawdzana kontrola szybkości. Ja tam kiedyś wnioskowałem, żeby to troszeczkę podwyższyć do 60, tam jest 50, bardzo wielu kierowców płaci mandaty. Prosiłbym bardzo, aby policja sprawdzała też, zwłaszcza wieczorem, w odwrotnym kierunku. Tam jest zakaz tranzytu na tej drodze. Jest to i znak zakaz tranzytu. Tiry wieczorami jadą tranzytem i rozjeżdżają tutaj naszą drogę. To jest taka prośba, żeby po prostu dopilnować. Ja już o tym mówiłem, ale pan komendant jest w tej chwili z nami. I druga sprawa to wynika z dzisiejszego spotkania. Serdecznie ja jako radny, jako mieszkaniec, jako człowiek dziękuję panu staroście, zarządowi, panu starostom za tą akcję pomocy, za to, że widać, że jeździcie, że pomagacie, że powiat bialski tak pięknie włączył się w to wszystko. Żyjemy w czasach apokalipsy. O tym będą mówiły podręczniki historii, o tym, w jaki sposób Polska pomogła Ukrainie, jak przyjęła Ukraińców. Za kilkaset lat to będzie po nas, już dawno nasze groby porosną, będą o tym mówić, jak w 2022 roku Polacy przyjęli Ukraińców, jak im pomogli. I rzeczywiście no jest skandaliczne, że w punkcie, kiedy uchwalaliśmy pomoc, że taka dyskusja na temat podważająca. To jest bardzo przykre, ale to nie o tym chcę mówić. Dziękuję bardzo właśnie tym wszystkim, którzy jestem członkiem tego powiatu, jestem i w tej chwili zarząd powiatu, wszyscy ci, którzy się przyczynili do tego, żeby pomóc i przyczyniają, pan starosta osobiście, bardzo serdecznie za to dziękuję i tak trzymać. Dziękuję. Dziękuję koledze radnemu. Czy pan inspektor Wojciech Szapla, komendant miejskiej policji, nas słyszy? Czy jeszcze bierze udział w sesji? Nie słyszę, w związku z tym skierujemy pytanie kolegi Marian Tomkowicza na piśmie do pana komendanta. O głos dyskusji prosi radny Andrzej Mironik. Proszę bardzo, kolego radny, udzielam głosu. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, Szanowni Państwo. Ja troszeczkę w innej sprawie.
Otóż 24 lutego i 25 lutego uczestniczyłem w sesjach odpowiednio Rady Miasta Międzyrzec Podlaski oraz Rady Gminy Międzyrzec Podlaski, gdzie jednym z pierwszych tematów podejmowanych w trybie pilnym był apel do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie budowy bezkolizyjnego skrzyżowania typu rondo w drodze krajowej numer 2 w kilometrach 609 plus 937 z drogą powiatową numer 1010L ulica Grochicka w Międzyrzecu Podlaskim, zasiadki Kuszlew do granicy województwa lubelskiego. Celem tych apeli było wsparcie społecznej inicjatywy, pod którą podpisało się ponad 2,5 tysiąca osób będących mieszkańcami miasta Międzyrzec Podlaski, mieszkańcami gminy Międzyrzec Podlaski, tym samym będącymi mieszkańcami powiatu bielskiego. Podczas tych sesji padała informacja, że taki apel podejmie również Rada Powiatu Bielskiego. W związku z tym chciałbym zapytać, czy coś w tej sprawie, że tak powiem, jest czynione, bo nie ukrywam, że jest to z punktu widzenia interesu publicznego niesłychanie ważna sprawa. Jeżeli tak, to im szybciej, tym lepiej, a jeżeli nie, szanowni państwo, to mam taką gorącą prośbę, by zająć się tą sprawą na najbliższej sesji Rady Powiatu Bielskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Domyślam się, że starosta Mariusz Filipiuk właśnie w tej sprawie chce odpowiedzieć, tak? Tak, panie przewodniczący, jeżeli mogę, to w tym momencie chętnie udzielę odpowiedzi koledze Andrzejowi. Szanowni państwo, w tej sprawie 17 lutego skierowane zostało pismo do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do Warszawy. Pismo, które zostało podpisane przez starostę, burmistrza miasta i wójta gminy Międzyrzec. Pokazuję państwu tutaj, bardzo proszę, to jest treść tego pisma. Proszę bardzo, podpisy tych trzech jednostek samorządowych. Także myślę, proszę państwa, że w tym momencie bezprzedmiotowe jest podejmowanie jakiegokolwiek apelu ze strony oczywiście Wysokiej Rady, bo sygnał w tej sprawie poszedł. Jest to świeżutka sprawa, więc poczekajmy chwilkę na reakcję Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jeżeli będzie taka potrzeba i nie będzie żadnej reakcji ze strony Generalnej Dyrekcji, to wówczas będziemy prosili o wsparcie Wysoką Radę w tym przedmiocie. Tak jak mówię, stosowne pismo w tej sprawie zostało skierowane, podpisane przez starostę, przez burmistrza miasta i wójta gminy Międzyrzec Podlaski. Także my, proszę państwa, ten problem widzimy, zauważamy i oczywiście podejmujemy stosowne działania w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu staroście. Czy kolega radny Andrzej Mironik ma jeszcze jakieś pytanie w tym względzie? Nie, dziękuję. O głos dyskusji prosi Daniel Dragan. Proszę bardzo, kolego wiceprzewodniczący. Udzielam dziękuję głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, Wysoka Rado. Ja tylko mam pytanie, bo teraz przy okazji tych strasznych wydarzeń na Ukrainie czasami nam uciekały te sprawy dotyczące naszych samorządów i tego, co się dzieje w Polsce. Pod koniec tego, co wiem, lutego, bo tam ten termin został wydłużony, zakończył się nabór do drugiej edycji Polskiego Ładu, gdzie z jednostki samorządu terytorialnego mogły zgłaszać swoje wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych. I mam pytanie, że zostały zgłoszone, to wiem, ale mam pytanie, jakie dokładnie zadania zostały zgłoszone przez powiat bialski do tego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosi starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Odpowiadając na pytanie radnego Daniela Dragana, informuję państwa, iż powiat bialski złożył 3 wnioski na łączną kwotę 33 milionów 515 tysięcy złotych. Pierwszy wniosek, który jest naszym wnioskiem sztandarowym, to jest budowa budynku o przeznaczeniu społeczno-kulturalnym na potrzeby mieszkańców powiatu bialskiego. I tutaj to jest nazwa tego projektu. Mówimy o nowym budynku siedziby starostwa, w którym również
będą miały swoje miejsce inne podmioty, o czym wspomniałem wcześniej. Drugi projekt, proszę Państwa, dotyczy montażu instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby budynków użyteczności publicznej powiatu bialskiego. I tutaj chodzi konkretnie o projekt na fotowoltaikę w szpitalu naszym powiatowym, w zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w czterech naszych szkołach. Kolejny projekt to jest rozbudowa i przebudowa budynku byłej leśniczówki na potrzeby muzeum w Romanowie. I czwarty projekt, przebudowa dróg powiatowych. Chodzi o drogi w kierunku z Piszczaca do Kodnia. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na tą chwilę nie widzę żadnych zgłoszeń. Chciałbym... Halo, panie przewodniczący, czy pan nie wyświetliło się, że zgłosiłem się do wniosku? Nie wyświetliło się, proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Wysoka Rado, chciałbym złożyć dwa wnioski, na klubie informowałem. Pierwszy, chyba najważniejszy w tej chwili, już podjęliśmy decyzję na komisji. Okazało się, że tam formalnie tego jako komisja za mała liczba głosów mógłby to zrobić zarząd o zwołanie nadzwyczajnej sesji. Tu nie chcę jakby używać wielkich słów, bo dzisiaj słowo to może być granat lub bomba. Jesteśmy w takiej sytuacji, że trzeba unikać tych rzeczy, stąd też ta prośba o to, żeby ta sesja nadzwyczajna się odbyła i to też nie wiem, czy nawet bez obecności mediów, zaproszenia na nią wójtów, przewodniczących rad, przewodniczących komisji rolnictwa, pana senatora i wszystkich posłów, a także Ministerstwa Rolnictwa. Nie będę tutaj właśnie dlatego, żeby tu nie wzbudzać jakichś rzeczy mówił. Myślę, że takie spotkanie wyjaśniłoby, co trzeba, ale to potrzeba jest natychmiastowa. Tu pan starosta obiecał, że to pismo szybko by poszło w poniedziałek, żeby dać możliwość ministrowi wypowiedzenia się jakiej daty, ale też żeby to nie w skończoność szło, bo sytuacja jest naprawdę w tej chwili napięta. Rolnicy dzwonią, tu już nie są żarty, to też jest wielki nieraz płacz i trzeba bardzo szybko zabezpieczyć tutaj nasz powiat w pewne rozwiązania, zniesienia pewnych obostrzeń, bo tego wymaga sytuacja, ale jak mówię tutaj medialnie, nie będziemy tutaj tego roznosić, bo każde słowo dzisiaj może okazać się granatem lub dla przeciwników wielkim dowodem na jakieś destabilizacje. To by było jeden. Drugi wniosek do państwa starostów, tutaj do zarządu. Oto gdyby w najbliższym czasie moglibyśmy jako radni przejść szkolenie, ja wprawdzie mam zezwolenie takie, bo byłem w wojsku, mam w książeczce wpisane, ale uważam, że w razie niebezpieczeństwa to radni, słyszymy, że porywa się merów. No nie chciałbym, żeby tutaj właśnie jakieś rzeczy były, a my zaniedbalibyśmy i prosiłbym tutaj o takie szkolenie, żebyśmy w pierwszej kolejności bronić ojczyzny, ale też swoich rodzin i siebie może niekiedy mogli być przeszkoleni. O to bym bardzo prosił. To te dwa wnioski. Dziękuję. Dziękuję. O głos prosi starosta Mariusz Filip. Proszę bardzo, kolego starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. W odpowiedzi na wnioski skierowane przez radnego Marka Sulimę w pierwszej kolejności odniosę się do kwestii szkolenia radnych w kwestiach strzeleckich. Jest to jak najbardziej możliwe. Na terenie powiatu dysponujemy kilkoma strzelnicami. Mamy również bardzo dobrą współpracę z podmiotem, który nazywa się Liga Obrony Kraju. Dysponują odpowiednim sprzętem, także jak najbardziej będziemy tu w kontakcie z panem przewodniczącym Rady Mariuszem Kiczyńskim z prośbą, żeby skoordynować te działania i takowe szkolenia przeprowadzimy.
W budżecie Rady Powiatu są zabezpieczone odpowiednie środki na różne formy działania, także jak najbardziej tutaj jesteśmy do dyspozycji. W kwestiach spotkania dotyczących spraw rolnictwa, to tak jak sugerowałem koledze Markowi w rozmowach na klubie, jak najbardziej tylko w pierwszej kolejności powinniśmy zwrócić się do pana ministra rolnictwa z prośbą, no i z propozycją jakichś terminów, tak? Żebyśmy nie zwoływali sesji nadzwyczajnej w sytuacji, w momencie, kiedy powiedzmy minister nie będzie dysponował czasem, żeby wziąć udział w tej debacie. Więc my w poniedziałek oczywiście skierujemy takie zapytanie z propozycją, żeby pan minister podał powiedzmy 2 czy 3 terminy i jeżeli będziemy mieli takową odpowiedź, wówczas będziemy już tutaj organizować takie spotkanie, taką sesję z udziałem samorządowców z terenu całego powiatu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A o głos dyskusji prosi radny Wojciech Mitura. Proszę bardzo, udzielam głosu koledze radnemu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj nawiązując do słów pana Marka Sulim i pana starosty, mamy tutaj akurat, mam zaszczyt być członkiem Stowarzyszenia Guardian, mamy swoją strzelnicę w Ostrzenicach, mamy naprawdę wykwalifikowaną kadrę, broń, wszystko co jest potrzebne do przeprowadzenia szkolenia, jest to blisko, bardzo fajna strzelnica, więc jak najbardziej, jeżeli jest taka wola, to można to zorganizować i tutaj mogę pomóc i tak dalej. Bardzo chętnie też w tym będę uczestniczył. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, słyszymy się? Ja. Czy mnie było słychać w ogóle? Tak, było kolega. Było słychać kolegę radnego Miturę. Bo pan przewodniczący taki zamyślony, nie wiem o co chodzi. Dziękuję. Pan przewodniczący jest skupiony nad tym, co mówicie i tu się głosy nakrywają. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, ja tak króciutko chciałem podziękować koledze Wojtkowi za tę propozycję. Na pewno skorzystamy, zechcemy zorganizować to tak właśnie w takim miejscu gdzieś centralnym, żeby wszystkim radnym było w miarę blisko i sprawnie do tego, żeby dojechać. A jeżeli jeszcze kolega tutaj deklaruje swoje wsparcie instruktażowe, to oczywiście za to bardzo serdecznie dziękujemy i na pewno skorzystamy z tej oferty. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozwólcie, że w tym punkcie chciałbym poinformować, że do Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu wpłynęła następująca korespondencja i chciałbym się tytularnie z wami podzielić, co wpłynęło. A więc tak, wpłynęła interpelacja radnego Andrzeja Mironiuka z dnia 10 lutego 2022 roku. Wpłynęła odpowiedź na interpelację radnego Andrzeja Mironiuka z dnia 10 lutego 2022 roku. Wpłynęła kolejna interpretacja radnego Andrzeja Mironiuka z dnia 21 lutego 2022 roku. Wpłynęła również odpowiedź na tą interpelację z dnia 21 lutego 2022 roku. Wpłynęło pismo zastępcy burmistrza miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie planowanych do realizacji w 2022 roku zadań na drogach powiatowych z udziałem wsparcia finansowego miasta Międzyrzec Podlaski. Wpłynął wniosek w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Bielskiego. Odpowiedź skarbnik powiatu Elwiry Charewicz na zapytanie złożone podczas 44. sesji Rady Powiatu z dnia 10 stycznia 2022 roku przez wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Białej Podlaskiej pana Daniela Dragana w sprawie kosztów energii w jednostkach organizacyjnych powiatu bielskiego. Chciałbym również poinformować państwa radnych, że stosownie do artykułu 25c ustęp 3 ustawy z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym w związku z pełnieniem funkcji radnego powiatu bielskiego 6 kadencji przypomina o obowiązku złożenia rocznego oświadczenia majątkowego w terminie do dnia 30 kwietnia bieżącego roku według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku. Korzystając z tego, że jestem przy głosie, chciałbym również zadać pytanie panu przewodniczącemu Komisji
samorządowej spraw radnych panu Mariuszowi Łukaszukowi. Wiem, że odbyło się posiedzenie Komisji Samorządowej Spraw Radnych w dniu 27 stycznia 2022 roku i chciałbym poprosić o informację w sprawie wniosku o odwołanie wicedyrektora, zastępcy dyrektora pana Arkadiusza Maksymiuka złożonego wniosku przez pana dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej o wyrażenie zgody na dokonanie wypowiedzenia umowy o pracę radnemu Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Czy radny mógłby udzielić głosu w tej chwili? Witam wszystkich bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Szanowni Goście. Wniosek pana dyrektora Igora Dzikiewicza, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej, który wpłynął do Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na przerwanie stosunku pracy pana Arkadiusza Maksymiuka, radnego powiatu białskiego, jest cały czas w toku. Wynika to z różnych przyczyn. Proszę Państwa, doskonale Państwo jako radni znacie tą sytuację i wiecie, że w tamtym roku przez kilka miesięcy były zadawane pytania zarówno wnioskodawcy, jak i różnym innym instytucjom w związku z tą sytuacją. Duża część pytań miała swoje odpowiedzi, natomiast no nie do końca wszyscy radni byli zasatysfakcjonowani tymi też odpowiedziami. Zarówno tutaj pan przewodniczący Rady Powiatu, także ja, jako przewodniczący Komisji Samorządowej, wielokrotnie, powtarzam to, że wielokrotnie zapraszaliśmy wnioskodawcę, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego na spotkanie. Były zaproszenia osobiste, były zaproszenia, prośba o uczestnictwo osobiste. Ze względu na COVID były zaproszenia również do uczestnictwa w sposób zdalny. Niestety, przynajmniej w moich informacjach, żadnej reakcji pana dyrektora nie było. Oczywiście żadnego uwarunkowania prawnego nie ma i obowiązku, żeby uczestniczył, ale myślę, że jeżeli zależy na szybkim wyjaśnieniu tej sprawy, to wskazane byłoby takie uczestnictwo. I proszę Państwa, doszło do takiej sytuacji, że my pana dyrektora zapraszaliśmy, a okazało się, że zamiast współpracy pan dyrektor w dniu 10 listopada 2021 roku wystosował skargę na bezczynność. Skargę skierowaną do Rady Powiatu. No to w tej sytuacji oczywiście to się wydaje dość wręcz śmieszne, no ale niestety tak się stało. W związku z tym, że skarga nie została uwzględniona, została przekazana do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. W tej sytuacji, proszę Państwa, jesteśmy, że czekamy na rozstrzygnięcie, na sprawę w Sądzie Administracyjnym, ale mimo wszystko na spotkaniu 27 stycznia 2021 roku próbowaliśmy ponownie zaprosić pana dyrektora do współpracy w załatwieniu tej sprawy, po to, żebyśmy jak najszybciej mogli oczywiście poddać sprawę pod głosowanie przez Radę Powiatu. Niestety kolejny raz żadnego odzewu w tej sprawie nie było. Myślę, że wytyczne, które otrzymamy z sądu, rozstrzygnięcie sądu będą dla nas wiążące i konkretne na tyle, że ta sprawa będzie miała swój przebieg. Dziękuję koledze przewodniczącemu komisji. O głos prosi starosta Mariusz Filipiuk. Proszę bardzo, panie starosto. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja jeszcze w tym już przedostatnim punkcie chciałem zabrać głos w kwestii skierowania podziękowań do tych wszystkich, którzy w tym ostatnim okresie, tych dwóch tygodni, bardzo mocno włączali się w naszą wspólną akcję. My byliśmy tylko koordynatorem tej akcji,
Więc chciałem przede wszystkim przeprosić, bo pewnie nie wszystkich byłem w stanie wymienić i podziękować za to wielkie serce, za to zaangażowanie. Ale proszę Państwa, ostatni nasz wyjazd, jeden z naszych kolegów radnych, który był moim przedmówcą, Mariusz Łukaszuk, który wykonał telefon i zapytał, czy jeszcze zdąży coś dowieść, gdzie my już w Międzyrzecu na bazie w firmie pana Jerzego Hadryluka przeładowywaliśmy samochody właśnie naszych kolegów z powiatu Oberhavel, którzy przyjechali z pomocą i właśnie jeszcze przed naszym wyjazdem kolega Łukaszuk przyjechał, bo chciał coś jeszcze od siebie przekazać. Także proszę Państwa, wybaczcie, że czasami gdzieś kogoś po prostu pominąłem, czy to na Facebooku, czy na stronach internetowych, czy podczas moich wypowiedzi, ale ta pomoc była tak ogromna, to było takie wielkie zainteresowanie i zaangażowanie mieszkańców naszego powiatu, że planujemy w najbliższym czasie wydanie gościńca, w którym wymienimy wszystkie osoby, które się po prostu włączyły w tę akcję. I proszę Państwa, z głębi serca wszystkim serdecznie dziękuję w imieniu swoim, jak również w imieniu naszego kolegi Witalego Kimaka, który podczas naszego ostatniego spotkania w Samborze z łzami w oczach przekazywał serdeczne podziękowania dla nas, ale przede wszystkim dla mieszkańców naszego powiatu. Naprawdę to jest miłe, wspaniałe. Powiem tak, naprawdę mieszkańcy w naszym powiecie są wspaniali i wielcy. I za to naprawdę serdecznie wszystkim Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie słychać pana przewodniczącego? No widzicie, takie zakłócenia na łączach. Jakieś trole rosyjskie tutaj dzisiaj się wkradają. Chciałbym tylko jeszcze raz przypomnieć i poinformować, że zgodnie tutaj z wolą pana przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury, zaraz po sesji odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa w kwestii wyboru władz komisji. Także tylko tyle informacyjnie. Szanowni Państwo, zamykam punkt 13, otwieram punkt 14, zamknięcie obrad. Zamykam 45. Ja tam zgłaszałem, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo wszystkim za udział i zapraszam do pracy na przyszłość. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, tam zgłaszałem się do dyskusji. Nie wiem, znowu tam.